prześlę ci do poczytania. Podobnie. Podobnie. To co, następny wiersz? O przełomie. Mhm. Och, tam nie trzeba, tam nie można. Jest nas tutaj tyle osób, że zdążymy zaprezentować nie tylko trzy. Jeśli chciałabyś więcej, to również można. O 21 rozpocznie się koncert Isy Konar, a do tego czasu mamy dużo, dużo możliwości. No to zamieniamy się w słuch. Drugi wiersz. Ze specjalną dedykacją dla Tomka, który nam dzisiaj tutaj tak pięknie przygrywa, tematycznie. Po prostu miłość. Od najmłodszych lat szukałam jej w bukietach, w porannej rosie. Jej cichy szept wybrzmiewał gdzieś, trzymając życia oddech. Pomimo burz, złamanych obietnic i połamanych skrzydeł, wierzyłam po prostu w miłość. Dojrzałym jej owocem karmię posklejane serce, łagodząc każdą z blizn. Dopiero po bolesnych latach doceniam jej wartość, czuły dotyk i szept. Sama jestem miłości piękną częścią. Ależ broń Boże, to i tutaj marzenia, ale wcale nie takie bezpośrednio wypowiedziane, jednak ukryte. No właśnie, o jednym tomiku wiem, że jest. Dostałem go w prezencie, moi drodzy, na audycji z książką w ręku, chociaż usłyszałem tu dzisiaj, że nie, on się nie nadaje, bo on raczej jest taki... Bo to już dawno temu wydany, prawda, ten tomik? 2016 rok. 2016 rok, więc tak będziemy na niego patrzeć, ale ja chciałbym go zaprezentować mimo wszystko w audycji z książką w ręku, którą będziemy w przyszłym tygodniu realizować. Czy jest w planach coś nowego, jeśli chodzi o wydawnictwo u ciebie? Właśnie się drukuje. Się drukuje. No moi drodzy, i co? I to...